Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z serii Flet na osadzie. A dzisiaj będzie bardzo ciekawy nabytek. Mam 446 tysięcy, ale to za chwilę. Tak, wziąłem sobie kredyt, bo muszę przyspieszyć tę serię. Zaraz wam powiem dlaczego. Dobra, 9,2 metra header. Także kup. Jeszcze jakiś wózek by się do tego przydał, ale no zaraz zobaczę. Konfiguracja największa. Tylko czy mi starczy pieniędzy? Chyba tam. Tutaj sieczka, tutaj największa rura. Ustawienia kół jakieś ciekawe są? Nie, te gąski to nie akurat tam. Może szerokie gumy? Dobra, coś takiego. Jeszcze tablica by się przydała. Typ 9. Czemu to mi ciągle przeskakuje, to nie wiem. To jest tak zrąbane. Dobra, damy taką tablicę. Kiedyś często dawałem taką na początku serii. Może nie koniecznie tej, ale... No i gitara, kup. Nowy kombajnik jest. Teraz jeszcze wózek do niego się przydał. A jak kliknę header do zboża, tu powinienem wyskoczyć wody. Już chyba były te headery. Ja mam tego. Całej kombinacji. Koło zapasowe. A niepotrzebny kup. 55 tysięcy jeszcze mam. Stać mi na te? O! Na to łąkę mnie stać. A to ile kosztuje? 65, no to dychę bym dołożył. Dychę bym dołożył, miał pole soi. Na to mnie stać. To tutaj taki dziwny kształt będzie. A te pole? 22. Tutaj też fajny kawałek rzepaczku by było kupić. Ale chyba jednak łąka bardziej za mnie, za mną przemawia łąka. Nie, dobra, nie badam tej gleby, bo stracę wszystkie pieniądze. No i tak wygląda nowy nabytek. A ma IC panel? Nie ma, bo to jest stary mod. Nie wiem, czy te koguty są zrąbane. Czy nie wrócę do tych oryginalnych, co były? Te oryginalne chyba lepsze były. Wziąłem 9 metrów header, no bo mógłbym 10,5, ale to trochę... Trochę za dużo na ten header już było. Znaczy na ten header. Na ten kombaj trochę za dużo było. Może w przyszłości zmienię, ale... Nie obiecuję. Nowy kombajnik to można robić, czy nie? Dobra, światełka i łogi. No to jest oryginalny rządy praktycznie, tylko że jest większy model, tak? Jest większy model, no i mamy jakieś headery. Czemu na R jeżdżę? Nie wiem, 42 na godzinę lecę, więc... Elegancko tego. Teraz żywa na dwa kombajny, to będzie szło. Oj! Nie, no nie ma jak to nowy nabytek już rozwalić. Ale wszystkie nowe te. Znaczy wszystkie pola idą na słomę. Bo słoma idzie na sprzedaż. Przetrzymam sobie gdzieś na rogu pola do grudnia. Bo raczej do mieszalnika mi tyle nie wejdzie. A poza tym mam cały stuk. Ze słomą, więc... Cała słoma idzie na sprzedaż. Zawsze to jakieś pieniądze. A każdy grosz się liczy. No tutaj zasad do odbioru stoi. Bo ja będę kosił pszenicę, a tutaj mój klasior będzie kosił zabierze pak. Na kurs playu.
Dobra, tak sobie zostawię ten wózek. Sisi siaka. Ten ma 90%, jeszcze nie mrugał, że ma pełno. Ej, może być trafił to ten header. Dobra, i można kosić. Tutaj nowy kawałek na początek. Nie gadaj, że on widzi aż taki kawał z tego. Dobra, tu sobie przejadę kołem po pszenicy, no ale trudno. Tak, to będzie pięknie szło na tym polu. 9 metrów kadr, no to robotka będzie odchodzić. Oczywiście pierwszy dwa razy dookoła sobie objadę, żebym miał gdzie nawracać. Rzepaku mam mało, więc do tego sobie Leksem kosi. Dobra, wiem, że on mi jaka zrobiłem, no kurde! Ale tutaj po 1000 razy będą połączone te pola, chyba. Się nie wiem, czy chcę takie duże pole tutaj robić, czy jeszcze nie. Jeszcze sobie zostawić oddzielne pole. Muszę nad tym pomyśleć. Fajnie by było jeszcze oddzielne pole myślę, tutaj, nie? Na razie na te dwa sezony chociaż. A potem to się połączy i będzie już tutaj w sumie już będzie na gotowo pole zrobione. Więc uzasadnienie kupienia drugiego kombajnu było jak najbardziej trafne. O, kombajn pewny. Dobra, dojadę tutaj do rogu i zaraz pójdę. Coś tam daje tej pszenicy, nie? Mam do asfaltu dwa razy chyba, a tutaj raz tylko sobie zrobię. Poprzecznik po skosie. Chyba, że tak półokrągło będę kosił, ty. Też by nie było głupie w sumie. No kurde, muszę o tym pomyśleć. Ale pół zbiornika już mam. Zimą odcinek wywóz na skup. Słomy to też fajny pomysł. W sumie tam mogłem go nie gasić, tak na dobrą sprawę. I to zaraz będę musiał go odpalić, bo będę chyba na razie na silos będę to woził. Ten rzepak. No tu trzeba wapna rzucić na tym polu. Dobra, wysypał? Wysypał. To co miał, na tyle ile miał miejsca, to tyle wysypał. To przez ten pieprzony krzak na drugiej stronie drogi. Taki zostawił mi on ja chyba. No i na tamtym polu już będzie kurczę jakoś na to. Powinno być lepiej. Rzepak na silos i tyle. No to będzie koszenia, nie? Na odcinku jeszcze te, pewnie te pole tutaj skoszę, a reszta to nie wiem, czy poza odcinkiem będę kosił, czy jak.
Chyba tak, i siano kosę też zrobię poza odcinkiem. Przynajmniej częściowo. Mógł tylko na odcinku prasowanie zrobić i zgrabianie. No bo na kiszonkę to potrzebuję jednak całego. Albo nie, pierwszy. Dobra, wiem. Pierw kiszonkę zrobię, potem też siano kosy, bo tam nowa łąka i to wszystko to. Pierw siano kosy, a. Znaczy pierw kiszonka, a potem siano kosy. Chyba pożniwa kiszonka, czy prasowanie słomy? Nie wiem, nie wiem, pomyślę. Ale na pewno z prasowaniem siana chciałbym zrobić wapno na tych moich polach. No to tak kurde wszystko jest. Dobra, to te dwa przejazdy mi zostały. A miało być tak pięknie. Dobra, mu tu jeden przejazd został, no to chyba poczekaj. Tego na razie zgaszę, no bo zanim ja przestawię się na drugie pole i to wszystko ogarnę, to... Eleksem fajny, 8,5 godziny zrobił. Ja wiem, że on był zawrócił, ale... Wolałem sobie go wyłączyć. A miało być tak pięknie. No i będzie jeszcze pięknie na tej serii, zobaczcie to. Dużo pól do kupienia? No tak, nie wiem w sumie. Na pewno chciałbym kredyt spłacić, bo mam 900 tysięcy już. Ale spokojnie, mleko zarabia na mnie to. Po 13 tysięcy dziennie, minus koszty, no to minus, minus te wszystkie koszty utrzymania ziemi, maszyn, to wszystko. No to wychodzę 10 tysięcy na plus dziennie, nie? 10 tysięcy na plus. Czyli jak już będzie wrzesień, no to już będę miał 13 tysięcy na koncie. Gdyby to był przejazd, nie? To by było wszystko grało. Gdyby tu na prosto była dróżka jakaś, ale nie ma. Gdybym był na pola, tak muszę naokoło dylać. Ale to nic. To trochę ulepszę. W sumie tą pszenicę. Nie no, nie może pszenicę gościć, bo ma rzepak założony, stół do rzepaku. A poza tym mam rzepak do koszenia, no to bez sensu by było się pchać od razu, zaraz już by pszenicę, nie? Jak mam drugi kombajn. No nie, już tak. Tu muszę opuszczać header, no bo inaczej nie przejadę. Już to sprawdzałem. Nie raz i nie dwa. Te pole tutaj 30 fajnie by było kupić, nie? Z jęczmieniem. No ale no niestety nie mogę. Bo nie mam tyle pieniędzy.
No i dobra, tutaj brak kursu. Dwa razy dookoła. I leć, maleńki, leć. To ja bym prosił może jednak w pierwszego punkciku, co? Teraz muszę tu szybko case'a przywieźć i niech już sobie działają koledzy sami. Ja idę do mojego wtedy. John Dera. Jak on ma ty, ma tonę poprzeczniaka, to będzie ciekawy. Czekaj, czy on się nie zawiesił. Nie, dobra, jedzie dalej. No i dalej. W sumie powiem, że te 40 minut odcinka to trochę mało, nie? Może bym to zrobił godzinę. Bo jakbym zrobił godzinę, to bym prawdopodobnie... Nie wiem, mam niby 24 minuty jeszcze, no to jedno pole jeszcze zdąży zgolić. Akurat powinien akurat drzepak skosić. Więc wtedy ja powinien skosić te pole i po odcinku te trzy pola byłem zasadniczo przynajmniej. Ale jakbym zrobił godzinę, to on by to skosił, a tutaj by już cały plan skosił, nie? Dobra, jadę tu poprzeczniak. Tak się namyślałem, to chyba jednak tak trochę po okrągu będę sobie jeździć. No bo trasa ogarnie. Będzie luks. Może na ten? Może na skół to 150 km robił? Belki tak sobie myślę. Zadzwonię do chłopaku, czy by chcieli 115 czy 125. Znaczy 150 czy 125. W sumie na tą moją przyczepę to nie wiem, czy 150 by weszło. Tak szczerze mówiąc, nie patrzałem. Nie sprawdzałem tego. A tam jeszcze od tego, od ostatniego odcinka stoją sprzęty. No bo nie było czasu ich pozbierać. Więc musi być tak, jak jest. Tutaj był rzepak, a on jest zasiany, myślę, że on jest ten. Że on jest gotowy do zbioru. On jest dopiero zasiany, ten rzepak. To takie rzeczy. No, dawaj rurę i podjeżdżam tutaj kubotą, wysypuję się i koszę dalej. No 11 ton już jest. Tu pola skoszono mnie. No tutaj wiadomo, że będzie trzeba PH zrobić. No bo to nowe pole, no to... W ogóle to są pierwsze zimy na tym polu, więc... Trochę mnie tu zachwiało, no ale... wyszedłem z tej opresji. Ale pięknie ten John Deere wygląda na tym polu. Coś pięknego. No kurde, teraz jak sobie patrząc, to trochę... To trochę mi będzie przyczep brakować do tego kombajna. Tak szczerze mówiąc. Bo ten zestaw co jest tutaj, no to ja mam tutaj trzy zbiorniki i on jest pełny, nie? Więc przydałoby się jakieś większe przyczepy ogarnąć. Jakąś trzy osiówkę już.
Albo nie wiem, co. Na razie muszą być takie wszędzie. W sumie trzy zbiorniki to nie jest źle, nie? Tylko że jakby tylko dwa chodził. Tak jak na przykład na tą moją 15 tam. To do klasa by musiała być większa szczepa. Albo chociaż druga taka. Pewnie 30 ton. Bo tamto półtora zbiornika jest pełna wszczepa. A te półtora zbiornika to jest raz dwa na kosić. Tuj? Gdzie jedziesz? Teraz tam. Z dłuższej granicy, czy tak jak wjechałem? Dobra, jadę tu prosto. Ja to sobie podrównam trochę. Zresztą, co to za różnica, czy ja będę miał tak to skoszony, czy tak, i tak, ja to prasną zagarnę i tak. Dla mnie to tam zbytnie wielkiej różnicy nie robi, czy ja będę miał to na półokrągu zrobione, czy... Czy bardziej prosto będę miał pokoszony. Mi to różnicy nie robi, bo prasa i tak ma trochę szerszy podbieraj, więc... elegancko. Haj. To jest słabo ten żabak tam, co ty z tym rogu widzę. Ale no może... Nie wiem, w sumie wapno było dawane, to nie wiem, co tam może być. Możliwe jest to, że ja o tamtym polu zapomniałem nawozu dać. Też tak może być. Mnie fajnie, jakby było 6 ton, nie? To bym miał zaraz pełną szczepę, no ale to raczej nie będzie. Ale i tak będę musiał się wysypać i tak. Ale 5 ton będzie, czy nie będzie? Ja, powinno być, bo prawie 5 ton. Ja, będzie 5 ton. Dobra, teraz szybki wysyp. No i jedziemy dalej kosić. Soję też będzie można fajnie pokosić, bo na dwa kombajny będą kosić. Ten duży będzie tu sobie kosił, bo jest duże pole. A ja krasikiem sobie będę to kosił, nie? Albo te małe będę klasem kosił, a tu będzie żądyr kosił. Czy to jest to na klasa by musiała być? Ile to było? Tu było 50 tysięcy, nie? 65, kurde, więc nie wiem. Raczej mi się nie uda zdobyć takich pieniędzy do października. W sumie listopada, bo nie wiem kiedy sam się będzie kosił. Dziewięć metrów pedr to na dwa razy i będzie skrzony. Elegancko to jest strzelę, mówiąc. Aha. Jednak nie tak elegancko. Aha. Ale...
5 cm bardziej w prawo już przejechałem, nie? Trzeba będzie tą jedną gałąź opierdzielić. Trzeba będzie ją obciąć. Tą jedną gałąź trzeba będzie obciąć. O proszę, to na przykład headerem przerywam. Czy na raz dookoła, nie? Powinno być git. No, myślę, że raz dookoła powinno starczyć. Jak to fajnie wygląda w tym polu, jak to kosi, nie? Ten dźwięk, to jest coś pięknego. Czterdzieści procent. Jo, obiad. W sumie trochę większa część teraz została do objechania pola, no ale... Powinien dać radę. Ale tu jest trochę słabsza ziemia z tej strony zawsze. Tutaj zawsze gorzej sypie od tego pastwiska, więc... Przynajmniej tam w rogu zawsze źle sypie. Gorzej stopało. Więc powinno być w miarę git. No bo tu się na żółto świeci, więc. Powinien objechać. Widzę te krzakory, widzę ile. Tutaj dworze widzę. Od tych krzakorów zawsze tutaj najgorzej się jedzie, bo nic nie widać. Ale to nie jest. Już się odblokował? No sypa. Dobra, ty się tu nasyp. Ty się tam nasyp na spokojnie, a ja idę kosić dalej. Nie będę widział, kiedy będzie pełna strzepa, no bo odpaliłem sobie specjalny silnik do tego. No i tutaj dwa przejazdy będzie też tutaj wykoszone, więc fajnie to wszystko wygląda. Bym chętnie GPS-a odpalił, no ale nie będę odpalił, był bez sensu. Skoro GPS-ka mam ustawionego od jednej strony, no to niech już jest. Tutaj w sumie powinno wyjść na całkę, no bo tu ramy trochę największy. Więc powinno całe szerokość tam na końcu wyjść. Bo tam na klasę kosiny to zawsze na pół headerem zostawało. Zablokowany przedobieg, ale zobaczymy co tam się dzieje. Już nie chciałem przejeżdżać tym ciągnikiem, ale przy kolejnym zbiorniku już będę musiał. Co tu się stało? Coś tu zrobił? Co tu się tak nakręcał? Co tu się dzieje? Czy tu miałeś tylko po prostu tutaj wjechać i chodzić? Na rzepaku też będzie z 45 ton.
Trzy przyczepy powinny być. Tu się jest druga. Na 45 razy 2 coś. 2500 chyba. To już ładna kasa jest, nie? Obora na szczęście jest tania, więc... Nie wiem, co tu będę siał. Na tym polu na razie nic, bo musi obora powstać. Myślę, że te stare krowy muszę sprzedać. Te najdroższe chyba. No i nie wiem, jak to zrobić. Część tych krów przewieźć tam, a tu kupić 10 byków. Wow! Tak nie miało być. Oczywiście to jest kamera na widok jakiś. 13 wejście już jest. To ile ten minut odcinku? To ile ten odcinek już minął? Godzinę? Nie, na godzinę nie, no bo zacząłem... O 12 chyba 40, coś takiego. Trzydzieści dwie minuty. Wiedziałem, że... Czy to jest za tej kukurydzy coś wyskoczy. Poza tym tutaj nic nie widzę przez tę kukurydzę. Jego ledwo co widziałem. Ten samochód. Nie wiem, że mi tak szybko jeżdżę, no to praktycznie... Od razu ci w sekundę wyskakują. Jeszcze na zakręcie to było. Jest to 9 rok, a już mam taki komik duży. W sumie drugi. Ale to tylko przez to, że mleko teraz zaczęło oddawać. A krowy mam od pierwszego sezonu. No nie wiadomo, gdybym nie kredyt, to też nie miałbym tyle pól. No i maszyn, nie? Przede wszystkim ten kredyt dużo mnie ratował. A ten kombo i musiałem już kupić. No bo nie chciałem... Zobaczyć karabin z klasem. Też klas jeszcze się nie dożył, no ale... Wiadomo, nie? Jak coś nowego, to zawsze lepiej. Więc ja to skoszę i to postaram się skoszyć na odcinku, a te dwa poza odcinkiem sobie skoszę. Szczecinek z prasowania słomy też będzie długi. Jak ja będę chciał te wszystkie pola obleczyć słomą. To potem pozbieram po odcinku. Ale chyba już mam jeden plan. Nie wiem, czy na odcinku będę pokazał. Chyba siano pokażę wam, jak będę zbierał na odcinku. Chyba słoma to. Tylko, że w sierpniu bym musiał to zrobić, nie? W sierpniu bym musiał to pozbierać, żeby rzepak na mnie. Może sobie raz odpuścić rzepak. Tylko, że rzepak to są pieniądze. Zamiast rzepaku sorgo sobie ogarnąć. Też by to nie był głupi pomysł. Raz sobie rzepak odpuścić i sorgo sobie walnąć na próbę. Jak on skacze?
Nie no, ogólnie fajnie się kosi tym kombajnem. Te trzy przejazdy? Cztery w sumie i będzie koniec pola. A jak usunę, to nie będzie pusto? Nie, nie będzie pusto. I ten krzak też mnie trochę denerwował, więc... Nie będę zbytnio za nim płakał. Niestety muszę tak zrobić, jak teraz robię. No bo bez sensu jest drugi pokrzesień wycinać. Na te dwa nawroty. Więc wolałem sobie lekko gdzieś pszenicę, a nie robić tego poprzeczniaka. A w przyszłości, jak będzie te pole tutaj połączone za parę sezonów. Na razie tak musi być. Jak będzie połączone te pole, to wtedy będzie się w tą stronę robić. To też już będzie lepiej się robić. ...73%. No tam dwa przejazdy jeszcze zostały. Tam były trzy? Nie wiem. Nie widzę. A tak na oko... Dwa na pewno. Albo 2,5 coś takiego. Ja dojadę przecież jeszcze wrócę. Może nie całym przejazdem nie wrócę, no ale... Ale tu przejazd już się zrobił. Bez sensu jest tutaj robić dwa pokosy. Chyba już będzie trzeba jechać na ten. Na silos. Kolejowy. Dobra, jedź, bo... Że się spieszysz. Zabrakło dosłownie 5 sekund, nie? Na pierwszym powinno wejść, ale nie wiem. John Deere! 40 minut, no to... Spokojnie, jeszcze wejdzie na pilny przepływ. Ona też została przez chwilę. Ale ma ciężko, ja pierdzielę. Jakbym 3 pełne zapadły, to mam 33, no to 2 tony tylko zapasu by było. Ale łatwo robi ta kubota. Zaraz ja rozbujam tutaj z górki, to powinien pójść. Nie wiem, skażę tam ten kawałek i to chyba raz dookoła ten pole obiadę i tyle. Będę z tego odcinka. Jakbym miał powiedzieć, zatem te pole obok tutaj kupił, nie? Były takie fajne już... Trzy pola w jednym.
Jać. No. Jednak widać, że przydałoby się nowy ciągnik. To jest mocniejszego. Mnie ten nowy ciągnik też by się powoli przydał, nie? Dawaj, wciągaj ten zestaw. Super, idę super. A i E, F, G, H. To nie jest tak długo, co będzie. No wielce nie tak się szybciej wysypuje. Dużo szybciej. Elegancko to poszło. Temu tam niby... Co on tam zarobić, czy co? Pewnie przyrąbał gdzieś drzewo, a nic nie wyskoczyło. A tu jest ten skąd, trochę. Co tam się dzieje na tym polu? Rurą do przyczepienia trawy. To nie wiem po co, skoro miał 60% w zielonej kanale. Ewidentnie tak musiało być. Nic naprawdę, nic na niby. Nie wiem, nagram to. I pójdę chyba sobie na YouTube, bo jest 19%. No nie no, skoczę. Tak, no skoczę ten kawałek pola tutaj i kończę. No bo jest 40 któraś minuta już. 45 no. I to trzeba kończyć już. A klasie sobie poradzi. To 5 minut. No bo dzisiaj jeszcze muszę nagrać. M-klika muszę nagrać, kule. Będę miał cały tydzień zaliczony. Na sobotę mam odcinek. Muszę go wyrenderować. Na czwartek mam. No i 2000 krów mi zostanie tylko nagrać, ale to mogę na YouTube nagrać. Więc tak to wygląda. A ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć i pa pa.